Elosza, kłaniamy się nisko ze swoim przyjacielem, duszeczkiem, córeczkiem. Zastanawiacie się, co to za filmik, skoro już nie ma razem z nami świętej pamięci Arti? Pytanie, nagrywa jeszcze, chociaż jej już wśród nas nie ma? No to odpowiem wam, że przed tym jak zamknęli serwa, to przed zamknięciem w razie czego nagrałem taki oto filmik. To było dokładnie pół roku temu. No i tak sobie leżał, miałem zamiar co z nim zrobić. Mianowicie chodzi o to, że chciałem co nieco powiedzieć o takim jednym osobniku. No i tak ostatnio się zastanawiałem, czy może jednak faktycznie coś z tym zrobię. Tak mnie prosiłeś, żebym wstawił o tobie filmik, to proszę bardzo. Jak sobie życzysz. Chciałeś, to miałeś. Pozdrawiam cię, jeżeli to oglądasz. No i możesz być zadowolony z tego powodu, aczkolwiek nie do końca. Właściwie powinieneś być rozczarowany tym, co o tobie powiem, bo na pewno żadnego mojego słowa nie usłyszysz z mojej strony. No właśnie, jak już tak zacząłem, to no to może poglądalibyśmy nasze wspólne potyczki i razem ze mną pooglądaj i przypomnijmy sobie co nieco. Tak, Golonko, możesz się wstydzić. Czemu nazwałem go najgorszym nopkiem? Z tego względu, że zachował się jak ostatni nop. Co chcę przez to powiedzieć? Generalnie chodzi o to, że ten osobnik, ten delikwent, robiąc z kimś PvP, używa nie swoich EQ. Taki ktoś ewidentnie pokazuje jakimś ścierwem. Do tego jeszcze pada z pożyczonym EQ, bo nie posiada swojego EQ. Zastanawiałbym się też o tym, czy on jednak potrafi zrobić ogarnięte EQ. W moim przypadku jest tak, że to ja samodzielnie wszystko robię, a nie, że tam pożyczam od kogoś, jak jakaś ciota, co nie potrafi zrobić EQ odpowiednie. No, na daną klasę oczywiście. Ja bym się wstydził na jego miejscu, że bijąc się ze mną, używa nie swoich EQ, co taki świadczy, już chyba nic nie muszę mówić. No wstyd jak nie wiem co. Jestem zhańbiony i zdegradowany. To ma być prawdziwy, honorowy wojownik, który nie potrafi poradzić sobie z przeciwnikiem? Bardzo śmieszne. Zobaczcie tylko na PvP. Ma lepsze EQ ode mnie, a i tak ciota przegrywa. Powiem wam tak. On pewnie ma perfect EQ na sobie. Oczywiście nie swoje. To sam się do tego przyznał. I zaczęło się tłumaczenie, że tylko to pożyczyłem. Czy tam dwie rzeczy. Nie szkodzi, ważne, że pożyczone. I nie obchodzi mnie to, ile tych EQ. Jeżeli jedna rzecz pożyczona, to i tak pokazałeś klasę. No pokazał klasę, co był w klasie. Nic za tego nie mam, że zrobił na mnie klasowe EQ. To znaczy chciałem powiedzieć nie swoje EQ, bo to on zapewne nie zrobił na mnie. No i wystarczy zobaczyć, że takim EQ, z takim EQ, a jeszcze nie daje mi rady. No co za miernota, tylko się uśmieszył. Chcecie coś wiedzieć? No to powiem wam, bo może tego nie wiedzieliście. Te PvP, które z nim miałem i nie tylko, to ja nawet nie miałem perfeku. A zobaczcie, jak go pojechałem i rozpracowałem. Szczerze powiedziawszy, to ja nie potrzebuję perfeku, żeby takich jak on w perfeku dawać radę. Tak jak ktoś mi tam kiedyś gadał, że ja mam EQ z orkami, że na Pandorze takie EQ miałem. A ja mówię tak i właśnie takim odpowiadam. Ja mogę mieć nawet EQ z orkami, ale ważę, że dopierdzielę takim, co jest w perfeku. I komu bardziej jest wstyd? Tej osobie, co ma perfeku i nie potrafi dać rady z takim, co nie był w perfeku i do tego miał bony na orki? No pytam się, wstyd jak cholera. Dlatego tacy przegrywali ze mną.
No i to oni powinni się wstydzić, nie ja, że mam na przykład bon na orki. Ja mogę mieć nawet takie bony i tak takim dowalę. Przekopię. No to tyle, co powiedziałem. Pozdrawiam starych graczy Pandory oraz tych z Arti. I tak. No i kocham was. Tak jak w tej piosence. Bądźcie wszyscy pozdrowieni. Trzymajcie się. See ya.